Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, cześć. Witam Was w drugiej rozmowie na kanale Hola Aleksandra ze Studia Braci Sekielskich. Dzisiaj jest ze mną Agi Jensen, joginka, projektantka, kreatorka mody i z Tobą, Agi, będę dzisiaj rozmawiała o tych aspektach bardziej mm, naturalnych długowieczności, ale chciałam zacząć od tego, jak się w ogóle czujesz dzisiaj. Czuję się cudownie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi jest tu miło gościć Was i... Poznać. Mm. A powiedz, czy praktykowałeś yoga? Dzisiaj wyjątkowo nie, ale to znaczy, że to wcale nie znaczy, że jeszcze nie będę praktykować, bo czym znaczy, praktyka to nie jest koniecznie rozłożenie maty i wyjście mm. na tą matę. Jogę mm. praktykujemy cały czas, balanga trwa cały czas. Ceremonia się kręci, więc ta joga przynosi się później na nasze życie codzienne. No właśnie, bo joga to jest generalnie styl życia chyba jednak bardziej niż ćwiczenia, nie? Joga to jest połączenie takich trzech bardzo ważnych trybików. Ciało to jest to, co nam się generalnie kojarzy z jogą, czyli mata, asany, różne odłamy jogi. Dalej duch i umysł. Połączenie ciała, ducha i umysłu, zrównoważenie tych wszystkich trzech poziomów, zharmonizowania ich po to, żeby utrzymać szczęście, balans balans mhm. życiowy. No właśnie, to jest niesamowite, jak można ćwiczeniami sprawić, że człowiek jest szczęśliwszy. Można. Po pierwsze, wyzbywasz się napięć i bóli, które masz w ciele, mhm. które cię dręczą latami, chociażby po to, żeby być witalnym i silnym na starość, nie mhm. po to, żeby stawać na głowie. Później żeby joga miała miejsce, żeby joga była jogą, a nie akrobatyką albo rytmiką, musimy dołączyć oddech. I chciał, nie chciał, poprzez połączenie ciała, asany z oddechem, następuje coś takiego jak głęboka koncentracja, to, że zostajesz tu w sobie głęboko i wychodzisz z matriksa, z świata zewnętrznego i zaczynasz czuć magię. No zobacz, tydzień temu rozmawiałam z Jowitą Michalską o mhm. nowych technologiach. Skończyliśmy naszą rozmowę właśnie tym, że to zachowanie równowagi jest szalenie ważne. I jak sobie myślę, wiesz, wyobrażam nowe technologie, robotyzację, sztuczną inteligencję w zestawieniu z oddechem, czy jest to pewnego rodzaju abstrakcja, ale jak, jak to się dzieje, że my zaczynamy w ogóle wracać do, wiesz, do, do, do rozmowy o tak podstawowym, tak z podstawowej czynności jak oddychanie, no dzięki któremu żyjemy? Jak to się w ogóle, jak to się stało? Jak, jak, jak ten obszar się zaczął rozwijać? Jak ty to widzisz? Wydaje mi się, że ten świat zachodu, ta nauka, która poszła tak daleko, szczepionki, lekarstwa, technologie, specjaliści ze wszystkich dziedzin, ten, ta medycyna zachodu plus medycyna niekonwencjonalna wschodu, gdzie jest duchowość, oddech zaczęły widzieć, że jedno z drugim fajnie by grało. I mm. nie walczyło, nie wypierało się, tylko jedno z drugim podpierało. Mm. A Jurwejda i medycyna nasza zachodnia. Sterylność, mm. nauka, ogrom wiedzy, specjaliści plus duchowość, oddech. Tradycyjne metody pięciotysięcznoletnie. Mm. Tutaj mamy te dwie dziedziny i na szczęście zaczęły się ocierać i ja bardzo, bardzo bym chciała, żeby zaczęły współgrać z sobą, bo wtedy sukces. Mm -hmm. No właśnie, bo wiesz, my bardzo często też oczywiście i COVID nam to mocno pokazał, jak bardzo nawet ta fantastyczna medycyna, która daje nam oczywiście szybko lekarstwa, bardzo szybko wynaleziona szczepionka, prawda, możliwości leczenia ludzi, ale to z jednej strony to jest takie właśnie silne i, yy, i mocne, natomiast yy, z drugiej strony. No słaby jest ten system globalnie, nie? I teraz co my możemy zrobić, żeby temu systemowi de facto pomóc? Żeby właśnie nie obciążać tych sal szpitalnych, żeby odciążać lekarzy, żeby oni mogli pomagać rzeczywiście tym, którzy tego potrzebują. Żeby te leki najnowszej generacji, te bardzo drogie, rzeczywiście mogły pomagać tym osobom, które tej pomocy potrzebują, bo już medycyna naturalna nie jest w stanie im pomóc, ani ćwiczenia nie są w stanie im pomóc. Także co każdego dnia każdy właśnie z nas może zrobić, żeby wspomagać tą medycynę i, 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 i tą fantastyczną, tymi nowymi technologiami? Medycyna leczy, daje nam lekarstwa, przeprowadza operacje na, na, na bardzo wysokim poziomie, a i Medycyna Wschodu, znajduje przyczynę przyczyna mhm. choroby, mhm. i tutaj się do niej dobiera i ją likwiduje. I ja poprzez takie narzędzia jak yoga, oddech, mindfulness, te wszystkie mhm. piękne rzeczy, które są już teraz dostępne nawet w formie aplikacji, możemy z nich korzystać i czerpać jak najwięcej. Otwieramy się, otwierajmy się. Yoga nie jest sektą. Nie jest religią, ona was nie skrzywdzi, nie odwiedzie was od waszej wiary, od waszego Boga. Ona jest po prostu stylem życia, który zachęca, zaprasza was z każdą wiarą świata z chrześcijańską, z islamską. Wszystkie wiary są zaproszone do jogi po to, żeby korzystać z jej dobrodziejstwa. Mhm. A w jaki sposób ta Ayurveda, jak wspomniałaś, odnajduje przyczyny? choroby. Ajurwejda określa Twój typ, Twoją doszę. Mhm. Jest pita, kapcha i wata. I um, poprzez um, analizy doktorów ajurwejdyjskich mhm. wybierają, jakim jesteś typem i um, dobierają do Ciebie metodę żywienia, ziołolecznictwa, masażu, praktyki i oddechu. Mhm. Czy w Polsce już um, są osoby, czy to jest popularne? Powiem Ci, że ja poszukiwałam, mhm. um, ponieważ um, jak coś tam cię łupie albo jest, nie jesteś czegoś pewna i widzisz, że Twoje ciało zbacza na inną drogę, po pierwsze leczysz się sama jogą, a poza tym bardzo fajnie się wesprzeć jakimiś dobrymi ziółkami, mm -hmm. cudownym masażem albo jakąś poradą osoby, która ayurvedyjską wiedzę pochłonęła i natoczy na to, na cię na odpowiedni tor. I są, są, widziałam, mm -hmm. można znaleźć w internetach. Mm -hmm. Wszystko jest. Mm -hmm. Ja w ogóle jestem też pod takim dużym wrażeniem rozwoju medycyny chińskiej, w ogóle naturalnej i pracy z ciałem, bo my rozmawiamy oczywiście dzisiaj głównie o jodze, ale mnóstwo prac, mnóstwo fizjoterapeutów na przykład mhm. zaczyna pracować właśnie z ciałem na, prawda, na masując na przykład narządy. Mhm. Bardzo też popularne są takie koncerty z misami i gongami, mhm. które masują z kolei na, wewnętrzne mhm. narządy. E, Masaże na przykład twarzy, że z jednej strony, strony medycyna mhm. estetyczna, która pozwala na, y, no, no, na to właściwie, że Możemy, że się nie starzejemy, mm -hmm. bo możemy po prostu tak sobie wypełnić dzisiaj y, twarz, że i nie tylko twarz, całe ciało właściwie, y, że nie widać te, tego procesu st 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 starzenia, ale z drugiej strony mamy na przykład masaże twarzy, masaż Kobido, y, mm, czyli co ten prawda lif, lifting twarzy. <grypia> to jest, wiesz, bardzo myślę też takie y, to jest znak naszych czasów, mam wrażenie, nie? że jednak ten kierunek się mm. zmienia. To I co zobacz, my chodzimy z tego, co wyszliśmy, czyli medycyna i medycyna wschodu i zachodu dają nam cały wachlarz wspaniałych rzeczy. I teraz słuchając siebie, własnej intuicji, łatwiej Ci przyjdzie słuchać intuicji, jeśli będziesz praktykować jogę i medytować, wybierz z tego wachlarza, z tego, mm. co Ci daje życie, to co jest najlepsze dla siebie dla ciebie. Mhm. Bo oczywiście możesz skorzystać z medycyny estetycznej i pójść w nią i wgłębić się, ale uwaga na skrajności, bo będziesz wyglądać młodo, ale może to wyglądać komicznie. Mhm. Więc możesz tą zachować młodość, werbę, zdrowie Piękną skórę, którą dostajesz dzięki zdrowemu żywieniu, długiemu snu, dotlenieniu poprzez oddech. Wesprzeć się czymś tam, co, co nieco, co mamy w tej medycynie estetycznej. I zachować naszą młodość i naszą długowieczność i nasze zdrowie jak najdłużej. Mhm. No Właśnie ja pamiętam, jak się poznałyśmy i rozmawiałyśmy właśnie o tej praktyce jogi. To już było kilka lat temu. Ja wtedy zaczynałam w ogóle swoją przygodę z, z praktyką jogi. Dzisiaj jestem absolutnie zafascynowana tym, jak wiele dobrego mi to przyniosło w wielu momentach właśnie życia, nawet takich stresujących. I rzeczywiście moim marzeniem dzisiaj jest być też takim nauczycielem jogi w przyszłości. Ale pamiętam Twoje słowa, jak Ty powiedziałaś, że Ty nie praktykujesz jogi dla samej praktyki, tylko Ty po prostu chcesz móc mieć możliwość zająć się sobą na starość po mhm. prostu wykonać podstawowe czynności w łazience w kuchni jak to się mówi w koło siebie nikogo nie prosząc o pomoc ja myślę że to jest y, y, to jest w kontekście długowieczności i dbania o siebie i jakościowego życia y, coś na czym może zatrzymajmy się właśnie na chwilę nie co ta regularna praktyka daje naszemu ciału i jak to się dzieje, że, że, że zachowujemy dłużej tą witalność? Jak sobie pościliś, tak się wyśpisz. Mm. I taka jest prawda. I wszystko zależy od regularnej praktyki. To jest bardzo proste: od regularnej praktyki, od wprowadzenia oddechów w swoje życie i medytacji. To będzie potęgowało zdrowiem, niezależnością na starość i witalnością. Ale to co się dzieje, wiem, mięśni jakby się rozciągają, budujemy sobie elastyczność. Mhm. Większą. Jeśli za działamy na ciało, yy, zadziałamy na nasze mięśnie, na naszą elastyczność, na kontrolę naszego ciała, oddechem dotlenimy, zregenerujemy nasze oddechy. Niestety yy, zaczynamy myśleć o od oddechu, dopiero wtedy, jak nie możemy go złapać, albo jak coś mhm. zaczyna szwankować. Mhm. Zamiast yy, korzystać z niego, tego dobrodziejstwa, które jest za darmo i w każdej chwili mm -hmm. i korzystać z niego, nawet 15 minut dziennie, 20 minut dziennie, głębokie wdechy, paranayama. No właśnie, a powiedz, czy są jakieś takie sygnały w ciele, które powinny nas zaniepokoić na przykład i skłonić do tego, żebyśmy zaczęli rozważać rozpoczęcie właśnie czy praktyki oddechu, czy jakichś, prawda, delikatnych ćwiczeń jogowych? Z, zazwyczaj mhm. zaczynamy praktykę, jak nas coś zaczyna upać, ale dobrze by było zacząć tę praktykę, mhm. zanim jeszcze nas zacznie coś upać. Wtedy mhm. będzie szybszy prognes i mhm. e, łatwiej będzie nam w jogę wchodzić, w praktykę mhm. wchodzić, bo nie będzie frustracji związanej z bólem z ciężką pracą i tego rozwinięcia maty, najcięższą pracą dla jogina, dla mnie również, jest rozłożenie maty i postawienie nóg w samastitihi. I to jest... Czyli powiedz, może nie wszyscy wiedzą. Taka prosta pozycja na początku maty. I to jest rozpalenie ognia, ale to nie wszystko. Ogień trzeba podtrzymać i ten ogień trzeba podtrzymywać, bo samo wystawienie maty raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie nie będzie czynić z nas jogina. W każdej dziedzinie życia tak jest. Również tak jest w nauce języków, w jakimkolwiek sporcie i pasji. Jeśli będziemy to robili okazjonalnie, to nie przyniesie nam mhm. efektów. Jogę praktykujemy codziennie albo kilka razy w tygodniu, eksperymentujemy, mhm. doświadczamy, później przynosi się to na wszystkie inne nasze podłoża, na nasz umysł, na naszego ducha i ciało. I wtedy będzie równowaga. Mhm. A ja często też słyszę, że trudno jest komuś zacząć, zwłaszcza na przykład medytację, że to jest w ogóle szalenie trudne. Jak się do tego zabrać? Jak sobie pomóc, właśnie zacząć oddychać? No jest to trudne i to jest, jakby było łatwe, to by wszyscy byli szczęśliwi, nie byłoby wojen, wszyscy by medytowali, rozsyłali love dookoła. To jest praca, to jest ciężka praca na początek, bardzo frustrująca, i takie wydawałoby się nic nie robienie jest bardzo ciężkie. Dwie minuty w nic nie robieniu, w niemyśleniu wydaje się nam być całą wiecznością. Mhm. Dlatego możemy korzystać z takich narzędzi jak nauczyciele, którzy prowadzą medytację na początek. to takie, Albo wprowadzanie nas w medytację poprzez Gongi, poprzez misę, poprzez kadzidło, poprzez znalezienie własnej przestrzeni. To już wtedy nam się zawsze będzie kojarzyło, okej, okay, przychodzi moment naszej rutyny, czuję ten zapach, czuję to wyciszenie. Znaczy się, że to jest mój moment na medytację. I mogę ci obiecać, że jak zaczniesz to robić regularnie, to już Twoje ciało i Twój umysł będzie Cię o to prosiło. I frustracja, i ból, i narzekanie minął i samo ciało będzie cię o to prosić. Mhm. Będziesz medytować. Powiedziałaś bardzo... Użyłaś bardzo ważnego słowa w tej wypowiedzi, a mianowicie nic nierobienie. Mhm. I jak wytłumaczyć dzisiaj, dzisiejszemu społeczeństwu, że nic robienie to jest dbanie o siebie? Nie? Mhm. Nic nierobienie wbrew pozorom <laughs> robi bardzo dużo, bardzo dużo dla nas. Ale my się my pędzimy, my chcemy po mhm. prostu, wiesz, wszystko załatwić. My chcemy robić prawda karierę. Chcemy, żeby nasze dzieci miały jak najwięcej fajnych zajęć. Cały czas się gdzieś tam stymulujemy. No może ten covid na chwilę nas zatrzymał, dużo było takich dyskusji. Ale jakbyś wytłumaczyła właśnie to, że nic nie robienie może ci pomóc żyć Lepiej w tej długowieczności, o której rozmawiamy. No właśnie, chcemy, chcemy, chcemy. Gnamy, dążymy i nasze ego zaczyna wychodzić na pierwszy plan. A w medytacji wiodze chodzi o to, żeby to ego, ego się schowało. Żebyśmy wyszli z przyszłości, z planowania, z natłoku myśli, uciekli z przeszłości, gdzie radzimy sobie z traumami, może z jakimiś naszymi emocjami i zostali w tym danym momencie tu i teraz. Żeby nasz umysł się wyciszył, mm -hmm. nic nie robił mm -hmm. <laughs> i y, następuje wtedy wyciszenie umysłu, jego totalny odpoczynek i taka błoga cisza, która Cię przenosi w głąb siebie. Mm -hmm. Mm -hmm. To, wiecie, bardzo trudno mówi się tak. o <laughs> rzeczach y, duchowych o jodze z poziomu takiego intelektualnego. Z Właśnie, tego, to, to, to trzeba po prostu poczuć, doświadczyć. jest praktyka i doświadczenie i wtedy to zrozumiemy. Każdy musi poczuć i doświadczyć mhm. to, bo ja mogę wam mówić o swoich doświadczeniach, o mojej drodze, która zaczęła się 16 lat temu jak mnie moja karma ukierunkowała jak przechodziłam przez tą drogę żeby dojść do tego momentu gdzie jestem teraz i jeszcze duża droga przede mną A to po, powiedz to właśnie bo to jest wiesz to jest właśnie ciekawe bo musi być zawsze ten mm -hmm. moment w którym decydujemy się nawet wspomniałaś o tym że czasami to jest jakiś impuls choroba coś prawda boli tak. ja znam też bardzo dobrych instruktorów którzy właśnie zaczęli od, od siebie bo mieli jakąś kontuzję więc jak to właśnie właśnie było u ciebie dlaczego się w ogóle zdecydowałaś na na praktykę, na, na tą drogę? Nic się nie dzieje bez przyczyny i to, że ja trafiłam e, na drogę jogi, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mi się wydarzyło, chociaż ja wcale nie przychodziłam na jogę po to, żeby sobie medytować i e, zostać joginką. Ja na początku właśnie przychodziłam... Ten poćwiczyć. Wielki, poćwiczyć, poruszać się, e, wręcz e, przychodziłam z moim ówczesnym chłopakiem, e, po to żeby mu pomóc, bo jego gnaty upały jemu było źle, a ja taka po szkole baletowej chciałam pokazać, że jestem taka fit i elastyczna i tak łatwo mi pójdzie tam mu nogą machnąć przed oczami to ego kipiało w ogóle mm. przez tą szalę jogową wychodziło każdą jego szczelinką. Mm -hmm. No i przez to, że ja tak chodziłam z nim, żeby jemu pomóc i tak szpanować przed moją elastycznością, którą dostałam po szkole baletowej. On już zrezygnował, pamiętam, wtedy z tej jogi, a ja dalej po, w nią weszłam, i to tak jakoś nastąpiło, że coś we mnie pękło i moje ciało zaczęło mnie prosić, i zaczęłam oddychać, i popłynęłam mm -hmm. w, tym flo, w, w tym flow. I może nawet bym przerywała i miała momenty takie załamania, żebym wróciła do jakiegoś fitnessu albo biegania, ale tak szczęśliwie się złożyło, i znowu to jakaś karma moich przodków mm -hmm. zadziałała, albo moja karma. Że jak wyjechałam do Danii, dostałam pracę jako instruktorka jogi, taka zieloniutka joginka, właściwie z wiedzą tylko o ciele i z żadną inną wiedzą o duchu i o umyśle. I przez to, że musiałam tą jogę robić, zarabiając na życie po 7-8 razy w tygodniu, Praktykowałam mm -hmm. i chciał, nie chciał. Praktykujesz, oddychasz, rozkładasz mm -hmm. matek, robisz to samo z TTI, codziennie mm -hmm. i idzie. I, mm -hmm. i dzięki temu y, dostałam I to... prezent, mm -hmm. bo, bo to samo poczucie twoje, jak do jak mnie domniemuję, y, było po prostu tak dobre, że, że, że później nie chcesz z tym zerwać. Nie? Co, to, to nawet już nie chodzi o samopotę, następują w tobie bardzo duże zmiany. Mm -hmm. To się przenosi na relacje z ludźmi, mm -hmm. na kontrolowanie. Emocji, na nieplanowanie przyszłości. Bierze życie takie jest, jesteś taką rzeką, która płynie nurtem i nie walczysz z tym nurtem, nie walczysz ze skałami, po prostu wpasowujesz się w nie. Po jakimś czasie widzisz, że dno i skały zaczynają się pięknie wygładzać, i życie zaczyna się układać tak, jak sobie je ułożysz. Nie walcząc, biorąc wszystko na klatę, intuicyjnie. Mm -hmm. Idąc przez życie. Boże, jak cię słucham, to naprawdę ty się tak rozpływasz, jak o tym mówisz. To jest fantastyczne i, i, i fajnie, że tym zarażasz. Myślę, że to jest naprawdę ważne dla tej naszej cywilizacji dzisiejszej. I, i właśnie to nam może pomóc to życie spędzić bardziej jakościowo. Podobno będziemy żyć dużo dłużej. Mm. Nasze pokolenie do 70, do 70 roku życia będzie pracowało. No i wiesz, tej pracy trzeba też jakoś się będzie prawda, odnaleźć. Więc, więc fajnie, że to się rozwija. Mm. A jak, jak w ogóle ta cała medycyna chińska, jak ona się przedostała, wiesz, na zachód? Ty się tym interesujesz, mm -hmm. więc. Od kiedy to jest w ogóle, wiesz, weszło gdzieś tam do, 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 naszej, do naszej kultury? No bo to, że jest teraz na to większy, błąd bym powiedziała. I no to wiemy, nie? Ale jak, jak to historycznie w ogóle wyglądało? A był taki cudowny jogin, Yogananda, i który, jogin z Indii, z wioseczki indyjskiej, który czuł to połączenie z oboma światami zewnętrznym i wewnętrznym już od urodzenia. I poczuł takie powołanie, usłyszał ten głos, żeby pójść ze swoją nauką na zachód, do Ameryki. I to był 1920 rok. A wcale nie tak dawno temu. Nie tak dawno. Wyzwolona Ameryka, y, Charleston, taniec. I on z tym swoim turbanem, ze śniadą twarzą, gdzie w ogóle y, nawet żydzi mieli problem, problem żeby tam egzystować. Y, ludzie o ciemnej skórze byli. Y, nie byli traktowani mm -hmm. na równi z białymi, i on zaczął tam wychodzić ze swoimi naukami. Ym, topor nie szło, niektórzy nie chcieli się do tego przekonać, wychodzić z taką wiedzą duchową wschodu, mm -hmm. do świata zachodu, oni nie mogli tego zupełnie pojąć. No ale na szczęście znalazło się parę ludzi, mm -hmm. którzy chcieli tego słuchać, i wielką grupę swoich zwolenników, i zaczęło się szerzyć przechodzić mm -hmm. na zachód, przechodzić na Europę ludzie zaczęli poszukiwać. Przykładać jego książki. Ja ci powiem, jak ja zaczynałam 16 mhm. lat temu, to ja nie miałam tego całego dostępu, mhm. tego dobrodziejstwa do jogi. Była jedna kserówka, którą po angielsku, którą żeśmy sobie z koleżankami przekazywały, mhm. wyczytywały, podkreślały wiadomości, żeśmy zdobywały jakoś tak tajemnie i każdą wiedzę, żeśmy poszukiwały i dogłębnie jej. Dogłębiej poszukiwały, nie było wystawianego tego wszystkiego jak na dłoni. No właśnie, dzisiaj rzeczywiście można tego dużo znaleźć, ale fajnie, że przyniosłeś ze sobą też książki. Ja myślę, że warto, żebyś opowiedziała chociaż o kilku pozycjach, o których chciałabyś bardziej. Mm. Tak żeby właśnie zainspirować naszych słuchaczy, widzów do, do tego, żeby. Może zacząć właśnie od jakiejś mm -hmm. fajnej książki, jeżeli jeszcze są e, nieprzekonani mm -hmm. i pozwolić sobie na długoletnie życie w dobrej jakości. Może to będzie takie pokaż, narzędzie, dzięki któremu mm. do Was dotrze joga. Może właśnie teoria na początek, no właśnie, nigdy troszeczkę nie racjonalny umysł, bo tutaj wszystko jest bardzo proste i racjonalnie mm. wytłumaczone we, tych, tych, we wszystkich tych książkach. Jeszcze powiem, że ta każda z tych książek przychodziła do mnie. Po prostu mm. jak ta rzeka pokaż, sobie płynęła i ona do mnie przypływały po to, żeby mm. mnie e, swoją wiedzą rozpieszczać i wzbogacać. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Tę książkę znalazłam na jarmarku dominikańskim. Mm -hmm. y... To jest Lucyna i... Winicka. Winicka. To jest taka aktorka polska, cudowna, wspaniała kobieta i ona zrobiła w czasach jeszcze komuny, słuchajcie, podróże do Azji. I tutaj opisuje to zetknięcie ze światem wschodu, yy, przechodzenie przez wiele takich intrygujących nurtów, jak szamanizm, Sekty Joginów, ashramy. To mhm. wszystko ona spotykała na swojej drodze, wkładała swój racjonalny umysł, konsultowała ze światem zachodnim i tutaj opisała w tej książce. Czy to jest takie połączenie świata duchowego też z, nau z naukowym, jak rozumiem tutaj? Tak. To jest to takie połączenie, czyli racjonalizacja pewnych teorii, które mogą nam się wydawać trochę trudne. Masz to pięknie opisane. Tak. i w ogóle i tak tak, jaki masz fajny egzemplarz Zbarnowana. tej książki. Cudowny taki, wiesz, widać, że wyeksploatowany mocno i przez wiele osób czytany. Super. Podróż dookoła świata, Lucyna Wienicka. Polecam Wam. Ja po prostu cały czas ją mam przy sobie, otwieram sobie mm. momentami na jakiejś stronie i przychodzi do mnie jakaś wiadomość. Mm. Mm. To jest książka dosyć trudna, Alchemia duchowego rozwoju Rosław Gibas i to jest taka Biblia, zresztą tak samo jak Agnieszka, pasendor w 10 lekcji jogi. Tutaj mamy opisane yoga sutry, jamy i niyamy. To wszystko nie wszystko, część, co nam wkłada do głowy yoga teoretycznego. Bardzo warto to pojąć, jeśli praktykujecie OK. Tutaj troszeczkę głębiej. Można słuchać na audiobooku, jeśli męczy was czytanie. Polecam je ja tak sobie tej książki słucham na audiobooku właściwie w każdej możliwej sytuacji, karmiąc mój umysł, mm. czyli intelekt, żeby oprócz ciała i ducha był mm. jeszcze umysł. Mm -hmm. To jest Super. po to. Książkę mam taką, kupiłam ją dla, czy dostałam ją nawet od koleżanki. To są takie kolorowe, spisane, hinduskie. Mm, Opowieści. Tak, właśnie, bo yoga dla dzieci też staje się coraz bardziej popularna. Że już dzieci małe zaczynają, y, zaczynają pracę właśnie. Jak dojdzie do tego, że yoga będzie w szkole. To, to będzie piękne. Ja oglądałam przepiękny film, nie wiem, czy miałaś okazję, bo to film festiwalowy i chyba nie jest dostępny y, do, do, normalnie do obejrzenia właśnie o. Joga i Jengara. Mhm. W tym roku był wyświetlany na festiwalu filmów dokumentalnych w Gdyni. I to, co mnie niesamowicie ujęło, to oczywiście poza tym, że dzieci praktykują jogę w szkołach, to tam były pokazane zajęcia jogi w ogóle w więzieniu, mhm. praca z więźniami. I fantastycznie było pokazane to, o czym właściwie dzisiaj cały czas rozmawiamy o tym uwalnianiu napięć, o tym właśnie szukaniu tej, tej równowagi w ciele i pamiętam takie sceny tam były pokazywane, że więźniowie, ponieważ właśnie mają są w tej depresji yy, i są bardzo, yy, no bardzo mocno stłamszeni, to w taką pozę przyjmują, są tacy po prostu szalenie zamknięci i jaką wielką trudność sprawiało otwieranie ich, nie? Więc yy, tak mi się teraz przypomniało, jak zaczęłaś pokazywać te książki, że jeszcze jakbyście mieli okazję, jak też miała okazję ten film obejrzeć, to ja to bardzo bardzo polecam. Yy, no, Ale ujmujące właśnie to, że te dzieci też ćwiczyły jogę i że właśnie one nie ćwiczyły tej jogi właśnie tak, jak, nie wiem, tak, tak sztywny mm -hmm. sposób, taki wiesz, no tak jak zresztą Jęgar uczył, yy, ale chodziło o ten ruch. Bo przyzwyczajenie ciała do tego po prostu takiego flow i tego oddechu, tej koncentracji, nie? Ładnie. W Indiach ta yoga przychodzi, no jest wysana z, tak. piersią, z piersi matki poprzez mantrowanie, poprzez obcowanie z żywiołami, z przyrodą. Moi przyjaciele z Indii medytują i to każdy medytuje. Dla niego to jest tak normalne jak u nas jedzenie śniadania. Mm. To, że idą sobie pasą kozy, siadają pod drzewem i po prostu medytują. Mm -hmm. A jak zacznie się medytować, dzieje się totalna magia z więźniami, mm -hmm. z dziećmi, z ludźmi zestresowanymi, z zalęknionymi i nawet z ludźmi, którzy mają balans, po to, żeby podbijać ten balans. I to jest taka never ending story. To nie jest tak, że jak już osiągniesz balans i robisz stanie na głowie i kontrolujesz w miarę swoje emocje, to to zostawiasz. Nie. Ciągle się uczysz, ciągle nasza droga trwa. Nie ma celu. Droga, a nie cel. Droga jest najważniejsza. No właśnie, to jest jeszcze tak, że ta cywilizacja nasza, która się cały czas rozwija, i to nasze właśnie takie dążenie, chęć rozwoju. Możemy też odnaleźć właśnie w, w praktyce, bo to jest y, też nasz y, samorozwój, prawda? I y, taka praca nad sobą, bardzo trudna czasami. To nie ma żadnego czary Mary. Odpowiedź jest prosta. Po prostu trzeba rozłożyć matę albo nie matę i zacząć medytować. Jak przeraża Was ta mata i te asany wykręcone w chińskie osiem, medytować równie dobrze możecie, siedząc na ławce, obserwując przechodniów, ludzi, słuchając ptaków uruchamiając nasze zmysły, słuchając muzyki, robiąc zdjęcie muzyce, wizualizować różne rzeczy. To, to chodzi ta... o to skupienie, nie? O skupienie, skupienie na żeby zostać tu głęboko w sobie. Później te wszystkie misy, gongi, zapachy, ogień żywioły, to wszystko, to, to wszystko jest połączeniem, to nas przynosi do głębi siebie. Mhm. I to wszystko na wyciągnięcie ręki za darmo. Po prostu trzeba no zacząć to robić. Też chcę powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki też dzięki tym nowym technologiom jednak, prawda? Bo y, bardzo dużo y, fantastycznych a, y, aplikacji, ja na przykład ostatnio y, odkryłam Insight Timer, to, są właśnie, to jest właśnie, aplikacja, w której można znaleźć różne y, medytacyjne mhm. Odcinki, długie, krótkie, no z całego świata ludzie tam publikują swoje treści na bardzo wysokim poziomie. No ale właśnie, też pandemia nam pokazała, że, że nawet takie praktyki bardzo właśnie wschodnie, bardzo blisko natury, bardzo blisko nas, przenoszą się do online'u i właśnie znowu ta technologia może wspomagać ten rozwój duchowy, mm, nie? Naprawdę mamy wszystko, mm. mamy już wszystko na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie enterem. Mm. Wystarczy tylko, już to, teraz wszystko zależy tylko od was. To jest wasz wybór. Czy chcecie medytować i osiągnąć spokój umysłu? Czy chcecie nie mieć napięć w ciele i kontrolować swoje ciało i kontrolować swój oddech i wydłużać go? Czy nie? Decyzja mm. należy do was. Mm. Super, ja myślę, że yy, naprawdę zachęciłaś naszych widzów i słuchaczy do tego, żeby spróbowali ja też bardzo zachęcam sama, sama praktykuję i widzę bardzo dużo dobrego a będziemy żyć dłużej będziemy pracować dłużej, będziemy i starość będzie piękna I tak. I I nie chodzi... będziemy z niedołężniałymi sfrustrowanymi staruszkami z grymasem na twarzy, które latają tylko do apteki po lekarstwa Będziemy pięknymi, uśmiechniętymi babciami kolorowymi, tańczącymi, latającymi balonem, i nie będzie, że odbiło im na starość. Będziemy się cieszyć każdą minutą naszego życia. No właśnie, to jest jeszcze to, nie? że też o tym rozmawiałyśmy, że, że my się te po prostu trochę boimy tej starości, bo ta starość ma takie bardzo y, smutne oblicze czasami, właśnie, takiej niedołężności, samotności. Y, a to tak naprawdę możemy próbować. Starać się, żeby wyglądało właśnie to, to trochę, trochę inaczej, chociaż trochę inaczej. Tak. Starość w medycynie wschodu jest jednym z najpiękniejszych etapów naszej egzystencji życiowej. Nasze ciało zaczyna pomału kończyć swoją egzystencję i wtedy mamy czas. Na to, żeby dzielić się naszymi mądrościami, więc starość nasza powinna polegać na tym, żeby przekazywać nasze mądrości, wszystkie nasze doświadczenia naszym dzieciom, ludziom dookoła. Mhm. Po to jest starość, nie po to, żeby jęczeć i marudzić i narzekać i ciągle wszystko było złe. Nie. Mhm. Starość może być naprawdę cudowna. Super. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, krzepiącą, niezwykle. Było mi bardzo, bardzo miło. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Jeżeli macie pytania, to zapraszam do komentowania i chętnie na wszystkie odpowiem. Poproszę też Agnieszkę, jeśli będzie, będzie trzeba wiedzy tutaj eksperckiej. I co? no, Praktykujmy jogę, dbajmy o siebie po prostu, żeby żyć długo i szczęśliwie. Tak. Super. Mm. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Dzięki wielkie. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.